Dzień dobry, witam wszystkich na moim vlogu. Dzisiaj moim gościem jest Sebastian Markowski. Tak jak mówiłem, będę zapraszał specjalistów i pasjonatów. A dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie, trochę o historii i czy w ogóle jesteśmy przygotowani jako miasto, jako społeczeństwo do konfliktu. Sebastian, powiedz parę słów o sobie, może cię nie wszyscy znają. Dzień dobry, Sebastian Markowski, jestem rodowitym starachowiczaninem z trzeciego pokolenia, można powiedzieć, bo moja prababcia była górnikiem. Również gdzieś tam znanym jako regionalista przez media, ale tak naprawdę zawodowo cały czas byłem związany ze służbami. Dzisiaj już jestem emerytowany, co nie znaczy, że nie działam dalej, ale co robię, to tego nie będę zdradzał. Działam cały czas na rzecz obronności naszego państwa. No i co, studia skończyłem, wykształcenie mam jako magister bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Również tym tematem się od wielu lat interesuję. Była to moja praca zawodowa przez całe moje takie życie zawodowe dorosłe. No to czyli mamy i fachowca, i pasjonata. Można tak powiedzieć, bo wtedy, kiedy praca jest twoją pasją, to nie czujesz, że do roboty chodzisz. Zawsze mi to przyświecało. No, dokładnie. Powiedz mi, gdzie jedziemy teraz? Gdzie nas zapraszasz? Od czego zaczniemy? Jedziemy rysem historycznym, dlatego że by zrozumieć bezpieczeństwo, trzeba poznać historię i też tradycje. Tutaj jesteśmy w rejonie Rataj, czyli można powiedzieć, że początek bytności Starachowic, a mianowicie jedziemy do Wąchocka i tam szły wszystkie szlaki bojowe od zarania dziejów, a jeszcze wracając wcześniej, tamtędy prowadziły różne szlaki komunikacyjne, takie jak 25 tysięcy lat przed Chrystusem. Pierwotni ludzie tamtędy chodzili do dzisiaj archeologicznego parku Rydna w celu pozyskania ochry, która była towarem. I ewenementem w skali światowej jest to, że w tym miejscu ludzie przechodzili po 1600 km piechotą, gdzie te plemiona łączyły się, wymieniając kobiety, aby gatunek mógł dalej przetrwać. To zawsze się człowiek czegoś nauczy. Ja ci powiem, dlaczego może tak sięgamy do tyłu, czy sięgamy w przeszłość. Mianowicie, jak byłem prosto? Zatrzymajmy się na chwilkę tutaj. Dobra, no to jak już jesteśmy przy tym, to jesteśmy na szlaku tutaj w tym momencie komunikacyjnym. Dobra. Droga tędy, jak spojrzymy na mapę historyczną, wiodła z Wąchocka na Bodzentyn, to właśnie to jest ta droga przez Wykus, a druga droga do Opatowa szła, tamtędy pojedziemy przez Łąki, przez wzgórze za Lubianką aż do Sandomierza przez Opatów. I to są też takie główne szlaki komunikacyjne, które przez wieki towarzyszyły imigracji ludzi, też towarów. Jedziemy w tamtą stronę. Tak. Tutaj mamy zabytkowy park dworski akurat w tym miejscu. Jakbyśmy skręcili, czy pojechali troszeczkę dalej. Powiem ci, że gdzieś tam wyczytałem na internecie, że to internety nie kłamią, nie? Tak. Że w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego najlepiej uciekać do małych miejscowości. Znaczy, internet jest bardzo dobrym źródłem informacji, ale trzeba cedzić te informacje i to jest jedna z głównych zasad bezpieczeństwa, czyli jeżeli posiadamy jakąkolwiek informację, musimy ją trzykrotnie sprawdzić z różnych źródeł i wszystkie te trzy źródła nie mogą, muszą mieć inne podłoże, tak? Czyli krótko mówiąc, mamy prognozę pogody, to dobrze ją sprawdzić w trzech różnych źródłach, na przykład w internecie, w programie telewizji na jednym kanale i na drugim. Dobrze, dobrze opowiedziałeś o telewizji. A co by było, gdy nagle nie mamy prądu? Nie mamy komunikacji, jak na to się przygotować? Trzeba mieć radio, radio zawsze będzie, także można powiedzieć, że kompletując sobie jakiś plecak ucieczkowy, bo tak naprawdę formą obrony jest również ewakuacja i ucieczka z miejsc zagrożonych, to w tym plecaku powinniśmy mieć odbiornik radiowy, który najlepiej jakby był na źródło zasilania słonecznego, bądź baterie,
i to daje nam, jakby to powiedzieć, jakąś bieżącą informację, tak? A jeżeli chodzi o marsze, które mamy zaplanować, to dobrze jest znać właśnie nasze otoczenie dookoła, czyli wyjść poza swój blok, poza komfort jakiegoś domu i zwiedzać. Mieć mapy też również papierowe. Tutaj po prawej stronie mamy piękną panoramę Starachowic, a mianowicie tędy prowadził szlak, który z ulicy Sandomierskiej z Wąchocka można było dotrzeć do Sandomierza i tamtędy właśnie wzdłuż rzeki Wisły ludy pierwotne dochodziły do aż tutaj do rzeki Kamiennej i pierwsze takie zręby, jeżeli chodzi o jakieś zręby militarne, to było pozyskiwanie w okresie wczesnorzymskim przez Rzymian rudy żelaza z regionu tutaj Świętego Krzyża w kierunku rzeki Kamiennej i Słowianie no, po prostu byli niewolnikami, byli chwytani jako osoby do ciężkich prac, byli wykorzystywani, też byli, te towary były zabierane aż do Rzymu, stąd, tak, spławiane rzeką Kamienną, bo ja się zastanawiałem, jak można było taki ciężar, sztab rud żelaza, bo prowadzę takie różne swoje Ale Kamienna chyba wtedy wyglądała inaczej. Tak, nie? Oczywiście Kamienna wtedy była wielkim rozlewiskiem, w ogóle te tereny do czasów, tutaj możemy się chwilę zatrzymać, bo jesteśmy po prawej stronie przy domu, w którym generał Langiewicz, tutaj Marian Langiewicz miał siedzibę swoją, także jest to też miejsce historyczne, jak widzimy. Wąchoc zresztą od zarania dziejów był takim miejscem, gdzie został najeżdżany wielokrotnie przez różne wojska. Dlaczego tutaj w ogóle Wąchoc powstał w tym miejscu, ta miejscowość? Dlatego, że tutaj przez rzekę Kamienną prowadziły brody. I te brody pozwalały na przejście na drugą stronę rzeki i były takie zwężenia i dlatego ta wieś, później miasto powstało w tym miejscu i dlatego też o tym mówię, ponieważ podczas działań wojennych będzie naturalną przeszkodą są rzeki, cieki wodne i właśnie w tych zwężeniach można te cieki wodne pokonać, tak? Mówiąc o rzekach, powiedz mi, źródło wody też, tak? Tak. A czy myślisz, że powiedzmy jakieś ujęcie wody, czy my jesteśmy przygotowani na to, że nie będzie jakiejś tam dywersji? Jak myślisz? Wiem, jak to wygląda w Izraelu, bo jeżdżę do Strefy Gazy, na Ukrainę także i wiem, że tam jest to bardzo pilnowane, żeby dobrze, nikt nie mógł się dostać. Dobrze, to pojedźmy tutaj w prawo, ja ci zdradzę też tajemnicę mojego myślenia, że tak powiem. Odnośnie wody, no na pewno jest to infrastruktura krytyczna i takie zbiorniki wodne musimy chronić, tak? To należy do infrastruktury krytycznej. Jeżeli chodzi o wodę, no to wiadomo, że wodę możemy pozyskiwać z deszczówki, ale powinniśmy ją też przygotować, przefiltrować. Czyli warto mieć takie tabletki uzdatniające? Można mieć tabletki, albo można po prostu mieć troszeczkę znać survivalu i na przykład poprzez mech, poprzez węgiel z grilla, który zostaje, można przefiltrować wodę i wtedy możemy sobie poradzić, ale przede wszystkim trzeba wodę przygotować. A wracając... I tutaj potem skręcimy w prawo, dobra. Tak. Wracając tutaj, jesteśmy przecież tutaj w stolicy Polski prawie. Czy to prawda, taka legenda chodzi, że Wąchoc przez jakąś chwilę był stolicą Polski, bo król się tutaj zatrzymał? Czy to tylko takie opowieści z kuchni praproci? Powiem szczerze, że... Powiedzmy, gdzie prawo później, żeby tak, widział. Tutaj będzie... skręcimy w prawo. Nie wiem, powiem szczerze, słyszałem też o tej legendzie, ale jak to było, tego do końca nie mogę powiedzieć. Trzeba by się zapytać kogoś z Wąchocka może. Ale, ale prawdą to jest, że prawdą jest na pewno to, tutaj? Nie. No tak, teraz tak. Aha. Prawdą na pewno jest to, że nagrywamy to w czasie, w ciągu dnia, bo podobno w Wąchocku asfalt zwijają na noc. Dobra. Czy to jest prawda? Bo to jest tutaj w lewo. Skręćmy tutaj w lewo, zaraz zawrócimy. Jak już tutaj jesteśmy i tak sobie wędrujemy, jesteśmy na tym trakcie, o którym wspominałem, który przez lata prowadził do Opatowa, aż Sandomierza, ale po prawej stronie mamy takie stare ziemianki, jeszcze jakbyś tam podjechał, nie wiem, czy nie będzie, nie mamy kamery, radę. Żeby zobaczyć. Nie, kamerę, wiesz, ja później nagramy kamerą, no to wszystko, to możemy wyjść, tak? To wyjść. Dobra.
Zapraszam tutaj, idziemy traktem średniowiecznym w kierunku Opatowa, w kierunku Bodzentyna, ale idąc do czasów II wojny światowej, to tutaj właśnie w tych ziemiankach, które mamy po tej stronie, chowali się partyzanci Ponurego Nurta, którzy tutaj w Ochocku był mocny ośrodek oporu. Korzystając z tej okazji, że akurat tędy przejeżdżamy, także możemy zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. Tutaj się partyzanci chowali. Wow, patrz. Tyle lat tu mieszkam i nie wiedziałem o takich tych. A kiedy te rodziny jakieś budowano? Przed wojną. No proszę bardzo. Ile to człowiek się uczy, nie? Posłuchajcie, jeżeli byśmy teraz poszli tym pasmem w kierunku Starachowic, czyli jesteśmy na wzgórzu po prawej stronie rzeki Kamiennej, ja całe to pasmo przeszedłem, to tam, gdzie jest wygoda, również takie ziemianki są i prawdopodobnie jest to znakomite miejsce do obserwacji toru kolejowego i traktu. Czyli jeżeli miałbym się ustawić z wojskiem i przeprowadzić obserwacje, na pewno bym wykorzystał to zbocze, ponieważ Starachowice są zbudowane tak tarasowo, czyli teren górzysty z dobrą możliwością obserwacji. Na pewno podczas konfliktu musimy to swoją pozycję wykorzystać dla siebie jako dobra karta. No to słuchaj, teraz dodatkowo jest wiadukt, dochodzi do tego, jaką. Też można wiadukt obserwować. Tak, jeżeli mówimy o I wojnie światowej, to tutaj stały wojska austriackie, tam stały wojska rosyjskie i taka sytuacja patowa trwała 6 tygodni. I w tym czasie właśnie Wielki Piec dzięki temu przetrwał, ponieważ ani jedne wojska, ani drugie nie zrabowały i nie zlikwidowały tego Wielkiego Pieca. Natomiast zagrożeniem w tamtym okresie czasu było uwolnienie więźniów ze Świętego Krzyża w więzienie zostali oni uwolnieni i dlatego legiony polskie patrolowały tą dolinę i po prostu chroniły ludność cywilną. W tym schronie, co byłem, w jednym, to jest 300, widziałeś to, co puściłem nie, tam? Nie, tego nie widziałem. A gdzie byłeś? No, ale to nie Starachowice, tylko Winnica, do Lwowa. Ja wiem, czemu ty, ja ci powiem, ja wiem, czemu ty mówisz o schronach i dlaczego cię to zaczęło uwierać. Dlatego, że ty masz przez swoje życie, doznania, gdzie byłeś, masz pełny obraz zagrożenia. Ludzie są nieświadomi tego, co się tutaj dzieje i co może dokładnie się stać. Dokładnie. No. I w ogóle na to nie przygotowani. Nie są, tak, jedźmy tu prosto. Ja wiem, że mówię dużo o historii w tym momencie. Słuchaj, nawet ci powiem przykład, co się stało, no, jak prądu nie było u mnie, nie? No. Paru moich sąsiadów przez głupotę nie mogło w ogóle wyjechać z domu, bo miał, wiesz, bramę na to i nie miał, wiesz, gdzieś zgubili klucz, a go trzeba było uciekać. No właśnie, a ręcznie, jak wyjedziesz? Ręcznie trzeba. No. Słuchajcie, jesteśmy w starym, po starej dzielnicy Wąchocka i tu po lewej stronie zobaczcie obłożoną kamieniami starą studnię. Ona jest wykonana tak jak kiedyś górnicy. Myślę, że ona ma wiele, wiele lat. Odpowiadając na pytanie, kupiłem sobie dom, wyprowadziłem się z bloku i mam studnię. I to jest jeden największy skarb, jaki mam na posesji, to jest studnia. Więc mi trudno taką studnię wybudować? No ale musisz mieć swoją działkę, żeby takie coś tak, zrobić. Tak, żeby coś takiego zrobić, trzeba mieć swoją działkę. Natomiast ta studnia też musi być używana, bo trzeba o tą studnię dbać. Można wybudować sobie tą studnię, czyli zamówić kogoś, kto przyjedzie i sobie wykopie. Myślę, że to nie jest dzisiaj mały koszt, ale jest to dobra inwestycja. No słuchaj, ja mam taki komfort, że mieszkam blisko parku, a tam jeszcze jest źródełko. Pamiętam jeszcze, jak byłem mały, to zawsze chodziliśmy po wodę do źródełka, jak się kisiło ogórki albo jakieś były problemy z wodą, tam była najlepsza woda. Nie wiem, czy dalej jest ta dobra woda tam, czy już jest skażona? Dobrze byłoby w sanepidzie sobie sprawdzić, albo w wodociągach zrobić taką sobie ekspertyzę i wiedzieć, co się ma. Tak? Ja na przykład mam bakterie coli, ale tylko dlatego, że ja z tej wody nie korzystałem na co dzień. Już taki dom kupiłem z taką studnią. No, trzeba byłoby tam wlać jakieś środki, które by to zdezynfekowały, ale ja wybieram tą wodę i używam do podlewania. No mówiąc jeszcze o przygotowaniu, wiadomo, powerbanki, nie? Jednak chyba największym powerbankiem jest nasz samochód, tak? Tak, no ja mam na przykład
samochód terenowy kupiony, który może służyć jako samochód rzeczywiście ucieczkowy, ale w tym samochodzie jest to polski honker. Zresztą jestem pasjonatem motoryzacji, mam również i stara terenowego, ale jeżeli jako karetka zresztą prawo, tak? Jest tak, dzisiaj w oryginalnej zabudowie na wypadek W zawsze może służyć rzeczywiście jako polowy szpital, ale dla służb, dla wojska. Zresztą jeżeli będzie wojna, to na Starachowice jedziemy, tak? Tak, jedźmy na Starachowice, no. A czy tędy prosto możemy pojechać, przez Wąchock pojedziemy. Natomiast też rower jest bardzo dobrym środkiem lokomocji na wypadek takich zagrożeń. Dlaczego? Dlatego, że będzie panika, wszyscy będą uciekać głównymi drogami, będą drogi zakorkowane. Dlatego jeżeli drogi, to drogi leśne, drogi dzisiaj przeciwpożarowe, którymi uważam będzie się szybciej można przemieścić niż tą drogą, która będzie zakorkowana w panika. Wypadki, kolizje i inne rzeczy. Mówisz, że w razie godziny W radio będzie działać, tak? No myślę, że przez pierwsze godziny na pewno tak, a później może być wyłączone. No, zresztą jako infrastruktura krytyczna również na pewno w naszym regionie jest Święty Krzyż i wieża telewizyjna. No, jest kilka takich punktów, o których ja tutaj w Starachowicach nie będę wspominał z uwagi, że no, różni ludzie mogą nas słuchać. I to też jest forma mojego przekazu dla Państwa, że nie zawsze warto jest wszystko dobrze powiedzieć i konkretnie wskazać. Tak? Dlatego o pewnych rzeczach nie będę mówił. Powiem Ci tak, jedziemy też zobaczyć pewną infrastrukturę w Starachowicach, która niestety już nie pełni swojej roli, czyli bunkry. Ja Ci powiem, co się stało parę lat temu, kiedy jeździłem w Izraelu i odwiedzaliśmy tam właśnie bunkry, bo tam przy granicy z Libanem, czy też przy granicy, przy Strefie Gazy jest mnóstwo schronów. Te schrony przy granicy ze Strefą Gazy były czynne, były porcje żywności, tam można było przetrwać chyba gdzieś w granicach do 14 dni, na tyle była i woda, i wszystko co potrzebne. Natomiast przy granicy z Libanem, przez to, że nie było bardzo długo konfliktu, były tam magazyny, były tam schowki, po prostu mieszkańcy przejęli to jako dodatkowe magazyny. Czy u nas też jest tak podobnie? Czy my jesteśmy w ogóle przygotowani na takie coś? Tutaj na prawo się skrócili. Myślę, że jeżeli będzie, patrząc, analizując i czytając książki o tym, co było podczas II wojny światowej, to co było podczas powstań, to schronienie będzie, po prostu człowiek będzie uciekał do tego schronienia automatycznie. Czyli ludzie zaczną odgruzowywać piwnice, zaczną te schrony, które dzisiaj są, zaczną wtedy być dbałość o te schrony. One powstaną w ciągu dosłownie sporadycznie, w ciągu godzin zostaną odgruzowane. Ale czy te schrony są schronami? No schron, żeby był schronem, to musi mieć filtrację, musi mieć awaryjne wejścia, wyjścia. No dzisiaj to są miejsca do schronienia, tak to jest ujęte. To nie są typowe schrony, to są miejsca do schronienia. No ale powiedz, taki normalny człowiek czy rodzina, co potrzebuje mieć, żeby zawsze mieć w domu, żeby być przygotowany, tak jak mówisz, taki plecak, żeby uciekać, co powinno się znajdować w takim plecaku, powiedz? W plecaku powinniśmy mieć żywność na jakiś tam krótki czas. Ja tutaj, że tak powiem, sprezentowałem Wam, ale oryginalną wojskową żywność, tak zwaną eskę małą, gdzie chciałbym, żebyśmy podczas tego programu po prostu, żebyście sobie otworzyli i spróbowali tego. Zobaczymy, jaka będzie Wasza ocena tego. Myślę, że za chwilę w jakimś miejscu staniemy i spróbujemy tego dokonać. Zobaczymy, jak Wy jesteście przygotowani na wypadek W. Natomiast takim dobrym treningiem to są każde pikniki, każde wycieczki turystyczne. No to jest za każdym razem trening. Jeżeli jedziemy tutaj, to po prawej stronie mijamy cystersów, którzy od wieków brali udział w działaniach. Tam był szpital polowy Langiewicza, tam była fabryka broni. Również magazyny żywnościowe były w ten sposób. I tak jak powiedziałeś, w każdym takim traktorze po środku była studnia. Dokładnie. Nawet jak spojrzymy na Świętym Krzyżu, to też jest tam pośrodku studnia. Tutaj skręcimy w lewo, ponieważ jedziemy do miejsca związanego militarnie, stajemy
Tak, mamy stop. Przejedziemy przez tory. Jest to miejscowość stary piec. I tutaj piece Starzecha, które pracowały, od których pochodzą Starachowice. Kuźnica, tak, ta kuźnica. Ulica chociaż Kostnicza? Tutaj, tu prosto. Tutaj takie będą rozlewiska i tutaj były te pierwsze wielkie piece. Jesteśmy w miejscu stary piec, stary wielki piec i tutaj właśnie była kuźnica Starzecha, gdzie produkowano kule armatnie. No to teraz może spróbujemy tego przy smaku. Wojtek, otwieraj. Na ile... To jest taka standardowa, tak? To jest taka standardowa żywność wojskowa, którą też zresztą gdzieś możemy sobie kupić. No właśnie to robimy test. Czy potrafimy, ale poczekaj. Kluczyki od samochodu. Dobra, mogą być kluczyki, ale może być coś takiego, co możecie nosić na co dzień. Proszę bardzo. O. Z tym na pewno będzie o wiele łatwiej. Tylko na okęciu się nie pojawia. Jeżeli używamy torby, to torbę używamy do tego, żeby nie przecinam. Właśnie bardzo dobrze przecinasz, ponieważ tę torbę możemy użyć do tego, żeby wodę tam na przykład wziąć. No tak, jako kontener, pojemnik tak. Na coś. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Tak. Pyszności. Są różne, nie wiem co tutaj. Konserwa tyrolska. O, proszę. Słuchaj, ja miał. Ile ważności ta żywność ma? Ile czasu? Tutaj jest akurat ten pakiet do 26 czerwca tego roku. No powiem ci, ja miałem, pokazywali mi, był 74 rok, jak byłem na froncie tam na Ukrainie. Rosyjskie racje żywnościowe. Aha. Jeżeli chodzi o te racje żywnościowe, to są jedne z lepszych na świecie polskie. Tak? Cenione są, tak, nie są złe. A tutaj mamy podgrzewacz. No ja, tak, no to ja właśnie dlatego nie udzielam wam żadnego instruktażu, bo chciałbym, żebyście jesteś takim materiałem analitycznym, tak. co przeciętny Polak potrafi. Jak sobie poradzi. Bo ty nie miałeś żadnego przeszkolenia wojskowego. Nie, nigdy. Żadnego. No i bardzo dobrze, o to chodzi. Jestem taki najbardziej surowy chłopak z miasta. Tak, i zobaczymy, co przeciętny Polak potrafi zrobić, mając rację żywnościową wojskową. Dobra, to czy przeszkolenie wojskowe jest nam w ogóle potrzebne, właśnie, czy nie? Dobrze, to było moje następne pytanie. No, uważam, że powinniśmy się na tym skupić w najbliższych latach, szczególnie młodzież wykształcić w szkołach, wykorzystać ten czas, który oni tam spędzają na to, żeby poza innymi rzeczami, budową pantofelka na przykład, nauczyć ich takich bardziej rzeczy, które będą mogli wykorzystać, mam nadzieję, że nie będą musieli, ale mogą się jednak przydać. Tu mamy bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny. Właśnie tak czytając wcześniej na opakowaniu skład tego całego pudełka, zastanawiałem się, jak będziemy podgrzewać tutaj. Akurat w tym pakiecie mamy podgrzewacz, którym zalewa się wodę, ja już ci troszeczkę pomogę. Zalewa go się wodą i wsadza się te torebki, które na skutek procesu chemicznego wytwarzają ciepło i będziemy wtedy przez to gotować. Ale inny pakiet, znowuż taki większy, 24-godzinny, zawiera zapałki szturmowe i dzięki tym zapałkom w każdych warunkach pogodowych możemy podpalić kucheneczkę, która troszeczkę inaczej wygląda. Ja dzisiaj wam przygotowałem mały pakiet, ponieważ no dużego nie mogłem u siebie w domu akurat znaleźć. Także użyj sobie torby do tego, żeby zalać właśnie, przeczytaj sobie instrukcję na spokojnie, a my możemy w tym czasie rozmawiać na jakiś inny temat. Przeszkolenie wojskowe. Ale pierwsze pytanie, jesteś za powrotem zasadniczej służby wojskowej czy nie? Czy lepsze przeszkolenie? Z mojego punktu widzenia nie mamy innego wyjścia i nasza najbliższa przyszłość to jest obowiązkowa służba wojskowa i niestety nie tylko mamy przywileje w naszym państwie, ale też obowiązki. I tym obowiązkiem powinno być przeszkolenie wojskowe, obowiązkowa służba wojskowa. Oczywiście nie dwuletnia, może być to 3 miesiące, 4 miesiące, nie wiem, to już jest w zależności od potrzeb. Natomiast dla kobiet i dla mężczyzn po równi. To jest taki wzór, tak jak jest powiedzmy w Izraelu, jest roczna służba zaraz po skończeniu szkoły średniej. Nikt nie idzie, nawet jak idziesz na studia, wcześniej było tak, że szedłeś na studia, nie musiałeś odbywać zasadniczej służby wojskowej, miałeś tam na studiach. Tam jest, że od razu idzie się na rok czasu. I kobiety i mężczyźni, jeżeli ktoś ma jakąś kategorię zdrowotną inną,
służy w służbach pomocniczych. Uważasz, że to jest dobry sposób? Tak, uważam, że to jest bardzo dobry sposób. Zresztą ja sam wzorcowałem się przez wiele lat, szkoląc na systemie Izraela, również system Krav Maga, który wprowadzałem do szkolenia. Uważam, że jest bardzo dobrym systemem, mało czasu efektywnym, do tego stworzonym jest, żeby działać w warunkach właśnie wojennych również. No ale teraz mamy to już pokolenie, które nie było nigdy w wojsku. Ja też nigdy nie byłem, no ale przez te wyjazdy tego stało się to moją pasją. Powiedz mi, co zrobić z tym pokoleniem w tej chwili? Czy jakieś kursy, czy jakieś... Widzę, dużo jest organizacji paramilitarnych, które szkolą, pokazują, co trzeba robić. Czy można jakoś to rozpowszechnić? Zrobić to, powiedzmy, jakieś obowiązkowe takie kursy, czy coś w tym stylu? Co można zrobić z tym? No dziś to myślę, że na chwilę obecną w obecnych uregulowaniach prawnych, no to mamy na przykład woty, tak? Te, które zostały powołane i można spokojnie do tych wotów wstąpić, tylko że ja bym sobie życzył, żeby do wojska już przychodzili ludzie troszeczkę z pewnym doświadczeniem, a nie po to, że bo mają nas bronić, tak, a nie, że ludzie nie potrafią nawet ogniska rozpalić czy poradzić, gubią się w lesie bez telefonu komórkowego. Jak tu idzie? Myślę, że zalałeś, bo nie widzieliśmy jak... Tak, zalałem tutaj do tej linii wyznaczonej. Tutaj miałem to położyć nad posiłkiem, który chciałem podgrzać. Wiesz co, z punktu praktycznego i to teoria z praktyką się zbija, że więcej wody wlej, tak żebyśmy to mogli obłożyć z jednej i z drugiej strony, ale... Czyli więcej niż napisane na instrukcji jednak. Dobra. I żeby tak, chodzi o to, żebyśmy mieli z jednej i z drugiej strony, ale jest tutaj. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy nam się to podgrzeje. Co tutaj mamy jeszcze? A mamy zapałki do tego? Jak to jest? Nie, tutaj jest, nie mamy akurat zapałek. Mieszanka owoców leśnych. To możemy taki na przykład sobie płyn zrobić z tego. Weź się otwórz. Bardzo, bardzo dobrze, że obiadu dzisiaj nie jadłem, także mamy w plenerze wszystko. Piknik. Chciałem was troszeczkę zaskoczyć, bo wiem, że mam nadzieję, że... Tutaj, o, spróbuj sobie owoce, to jest bardzo dobre. Może bez tego, nawet na sucho jest bardzo dobre. Taki przysmak w sytuacji, kiedy jesteśmy na przykład słabo stoimy psychicznie, bo jesteśmy załamani całą tą sytuacją nerwową, jesteśmy głodni, przemarznięci. No myślę, że morale nam zaraz skoczy, tak? Ja na przykład bardzo lubię te suszone owoce filizowane, które no bardzo są... fajne, dobre. No, no, polecam. Tutaj mamy wojskowe pancerwafle, na których można złamać zęba, ale w początkowej fazie szkolenia podstawowego zawsze bardzo dobrze smakują, także myślę, że dla was też mogą być smaczne. Spróbujemy, Max? No, ja sobie wezmę do samochodu. Skupię się na nagrywaniu. Otwieraj i próbuj. Właśnie z tymi się najbardziej kojarzy taki typowy prowiant. A powiedz, jest także obowiązkowa apteczka, tak? Żeby mieć apteczkę, co powinno się znajdować w takiej apteczce? Znaczy, ja mam apteczkę zawsze ze sobą, kiedy chodzę po górach, gdziekolwiek nie wybieram, mam apteczkę. Ostatnio nawet byłem za granicą w Omanie, też tą samą apteczkę wszędzie mam. Moja apteczka to jest troszeczkę zrobiona na tak zwanego apteczka taka medyczna, wojskowa, gdzie ją sobie po prostu zrywam. I tam w tej apteczce mam stazę, mam różne opatrunki takie, które po prostu na szybko mogę zrobić. Bardzo dobrą metodą jest posiadanie chusty nawet, tak? Czyli też używanie takich podręcznych rzeczy, które... Bo dużo ludzi nie wie, co to jest staza. To już nie będę mówił o założeniu, żeby nie spowodować urazu. Staza jest to paska, uciskowa, którą... W sytuacji bojowej zakładamy, gdy mamy krwawienie i wtedy nie patrzymy, bo nie ma czasu na to, jaki to jest uraz i po prostu zakładamy tą opaskę uciskową na tą ranę, bo najważniejsze jest przetrwać, czyli prowadzić dalej ogień. W sytuacji pokojowej lekarze bardzo nie lubią tego, ponieważ możemy bezpowrotnie uszkodzić tkankę miękką i po prostu może być martwica. Ale w sytuacji bojowej, zaznaczam, bojowej, staza jest pierwszym środkiem, jaki używamy. Na wojnie w Ukrainie okazuje się, że przychodzą nowe doświadczenia, takich staz trzeba mieć 4.
Przynajmniej. No ja widziałem nowy rodzaj munduru, czy te stazy już były wszyte w spodnie i w kurtkę. No problem jest na Ukrainie, ponieważ ja mówię jak jest, mówię prawdę, tak? Zresztą zawsze się tej zasady trzymam, niektórym jest to nie na rękę, ale trudno, to ich problem. Tam niestety na Ukrainie poszły stazy, które były wadliwe, które tam przeszły jakieś przekręty i ci ludzie po prostu umierali na skutek tego, że się wykrwawiali w 70% i można było tych ludzi uratować. No tak, tu postaram wam wsadzić, bo też spotkałem się z takim przypadkiem. Zobaczycie zdjęcie, osoba, która miała źle założoną stazę, można było uratować kończynę, niestety nie dało się. No ale te stazy po prostu pękają i one nie mają tej wytrzymałości. Jeżeli macie stazę, to kupujcie, patrzcie za testem. Ta staza nie będzie tania, ona będzie kosztować, nie wiem, około 100-150 zł, nie wiem dzisiaj ile ona kosztuje. Tutaj mamy taki izotonik, który postawicie na nogi. Weź troszeczkę to wymieszaj. Tu mamy zamykane te grzyby. Tak. Posłuchajcie, stoimy tutaj raptem 15 minut, a czy też czujecie tak samo jak ja taki chłód? Tak. No jest zimno. A teraz wyobraźcie sobie, że będziemy tutaj 3 dni albo 5 dni w tym lesie. I tak będziemy mieć szczęście, bo mamy dostęp do wody. Na wojnie w Ukrainie pampersy, tak, są, bo dlaczego? Dlatego, że żołnierz siedzący w okopie po prostu nie wyjdzie się załatwić. Dokładnie. I takie prozaiczne rzeczy po prostu załatwia na miejscu. Tam ludzie cierpią na wszelkiego rodzaju choroby, przeziębienia. To jest naturalne. Na wrzody. To jest koszmar. Tak, dlatego pamiętacie, robiliśmy akcję, zbieraliśmy ciepłe skarpety i odzież, ponieważ od razu były wyrzucane. Tam nie ma pralki, żeby można było sobie uprać cokolwiek, tylko siedzi się tam, przeważnie rotacja jest co 3 dni. 3 dni się siedzi w okopie, później się wraca na 5 dni i z powrotem. Ale jednak z powodu braku żołnierzy niektórzy siedzą powiedzmy tygodniami tam i to już... I trzeba być na wszystko przygotowanym, nie? Mieć zawsze, jak to się mówi, plan B. Tak, przy każdym działaniu musimy mieć plan B, nawet jak robimy wycieczkę szkolną. Dobre? Słuchajcie, wspominaliście... Niezłe. No, wspominaliście o takich obozach letnich. Spróbuj. No, zobaczymy, czy dobre. Czekaj. No taka, jak orężada w proszku kiedyś była, nie? To jest hydrotonik, czyli tutaj mamy te mikroelementy, które nas wzmocnią i będziemy teraz po czymś takim mogli znowu przejść kolejne na przykład 10 km, tak? Z plecakiem, który jednak waży. No tak, zacząłeś mówić właśnie odnośnie służby wojskowej i możliwości wykorzystania szkoły w celu edukacji i poszerzania wiedzy przez młodzież. Ta wiedza również mogłaby dotrzeć do wszystkich dorosłych domowników w domu. I mówiłeś o twoim pomyśle zrobienia takich obozów w okresie wakacji letnich. Tak, myślę, że możliwości wojskowe mogą być w pewnym sensie ograniczone odnośnie przeszkoleń, dlatego też można wykorzystać szkoły. Na przykład nauczyciel geografii może uczyć topografii. Nauczyciel biologii może być przeszkolony pod kątem na przykład pierwszej pomocy. I nauczyciele są znakomitym ciałem pedagogicznym, żeby kształcić również przyszłych żołnierzy. No powiem wam też taką historię z mojego doświadczenia. Jak widzę teraz, dużo młodych ludzi nie ma w ogóle pojęcia, jak używać mapy. Nie wie, gdzie jest północ, południe, a jest to bardzo ważne. Powiem wam historię z paru miesięcy, kiedy wjechaliśmy w strefę wojenną, tam gdzie żaden GPS nie chodzi, żadne telefony nie chodzą. I jak ważna jest potrzebna taka papierowa mapa. I jak to używać, wiedzieć, gdzie jest droga. Takie proste sprawy, które czasami nam się nie zdaje sprawy, jak mogą istotne, mogą nam ratować życie. No i takiego wyczucia, nawet doświadczenie moje chociażby ze zbierania grzybów i wtedy chodząc na takie grzyby, udając się na te wycieczki do lasu, jednak ma się tą orientację i można sobie wyrobić, nie sięgać do telefonu, bo to jest taka umiejętność, którą trzeba wypróbować kilka razy, swój umysł i sposób, jak się odnajdujemy w terenie,
jednak testować i ćwiczyć od czasu do czasu. Dokładnie. Uważam, że takie wychodzenie poza komfort swojego mieszkania to jest normalna rzecz. My po prostu uwsteczniliśmy się w pewnym sensie, ponieważ te komputery i siedzenie, ciągłe granie i młodzieży wydaje się, że ma trzy życia, no to w realu tak nie jest. Ja przejechałem całą Ukrainę, przed wojną byłem w różnych miejscach praktycznie i dojechałem też do Donbasu, 50 km od Donbasu kiedyś, w 2015 wyjechałem przez pomyłkę. Słuchajcie, tam mentalność jest troszeczkę inna, oni są twardsi. My tacy byliśmy 30 lat temu. Pokolenie różnicy jest. Pokolenie różnicy. Oni troszeczkę są bardziej hardzi, tacy bardziej twardzi życiowo. Tam trzeba byłoby sobie świnkę wyhodować, zabić i przerobić ją na kiełbasę. No, a w Polsce się kupuje to wszystko już w sklepie. Albo w ogóle się wychodzi i gotowe się kupuje ciepło, że nawet nie trzeba podgrzać i wiedzieć, znaleźć te produkty w lodówce. A mleko nie jest od krowy, tylko ze sklepu. No, dokładnie. No właśnie. Na tym to polega, nie? No ale tu jeszcze wracając do pomysłu, co można w szkole dzieci nauczyć. Ja pamiętam z moich czasów w podstawówce, na lekcji właśnie geografii, wyznaczanie południka miejscowego. I tak jak tu Max mówiłeś, wtedy wyznaczając południk miejscowy, automatycznie możemy, wiemy dokładnie, gdzie mamy północ, gdzie mamy południe, gdzie mamy wschód, gdzie mamy zachód, możemy się łatwo orientować w terenie. Tak, ale też mamy dobre strony tej cywilizacji, ponieważ nasza młodzież na przykład znakomicie dzisiaj elektronicznie się obsługuje. My jesteśmy bardziej analogowi, a oni teraz dzisiaj mogą być znakomitymi pilotami dronów. Tak, dokładnie. No. Także trzeba znać swoje słabe strony, mocne strony i te słabsze po prostu troszeczkę podciągnąć. To nie jest tak, że my dzisiaj jesteśmy na jakiejś przegranej pozycji, tylko po prostu musimy bardzo szybko zmienić swój tok myślenia i dostosować się do potrzeb. Takie nawet proste i prozaiczne sprawy, które nam się wydają. Byłem kiedyś świadkiem alarmu bombowego, bo leciały jakieś ze strony Libanu, czy skądś, już nie pamiętam dokładnie, byliśmy na dworcu autobusowym i zauważyłem, że jak był alarm, jest też taka aplikacja w telefonie, która nam pokazuje, ile mamy czasu, żeby się schować. Wszyscy ludzie, wyobraźcie sobie, chowali się przy ścianach, nie przy oknie, bo wiedzieli doskonale, że w razie wybuchu odłamki spadną na nich. Takie proste sprawy, żeby po prostu ludzie wiedzieli, jak się zachować w określonych sytuacjach. Ja nie wiem, czy ludzie będą wiedzieli, gdy będzie nagle alarm, co robić. Czy to jest próba, czy coś, czy, gdzie są jakieś punkty ukrycia, czy gdzie są jakieś punkty zbiorcze, komunikaty. Nie wiem, wydaje mi się, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. No dziś był odnośnie tych schronów, bo to taki temat był przewodni. Ja sprawdzałem sobie przed chwilą, w zasadzie przed naszym spotkaniem, stronę gov.pl, gdzie jest spis schronów i był taki spis zrobiony w tamtym roku. Jest to informacja dostępna i na przykład w Starachowicach nie jest 30 tych schronów, jest ich o wiele więcej. One się kryją pod nazwą miejsca schronienia, czyli dlaczego nie schron? Dlatego, że schron musi mieć wyjście awaryjne, musi mieć jakąś kanalizację, dostęp powietrza, filtry. No dzisiaj przez te lata niedbałości o te miejsca uległy degradacji i są oznaczone jako miejsca tymczasowego schronienia. I takich miejsc w zasadzie mamy na Staszica pełno, na ulicy Robotniczej, w miejscu strefy, specjalnej strefy, na przykład Centrum Kultury ma tam, z tego co pamiętam, 700 miejsc. Blok bodajże na Żeromskiego to ma jeden nawet tam około 1000 osób może wejść, także są takie miejsca w Starachowicach. I to jest takie pozytywne, bo pamiętam, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, byłem w takiej miejscowości, w której były schrony. Były schrony, mogło się zmieścić ponad 1200 osób. Było takie centrum dowodzenia, oczywiście też zaniedbane, ale można było to dosłownie w 3 dni udało nam się to otworzyć i doprowadzić do stanu użyteczności. Dużo nie było potrzeba. Ale proszę Państwa, ja tutaj na te schrony bym tak w 100% nie liczył, że one nam uratują, bo obroną jest walka i przede wszystkim musimy zmienić troszeczkę taktykę myślenia. Druga wojna światowa pokazała, że już... Tak? Druga wojna światowa pokazała, tu możemy się wzorować, że wojska 6 września niemieckie wchodziły do Starachowic przez Michałów. Tam było ustawione dwa działa z fabryki w Starachowicach, z fabryki zbrojeniowej, która jest tutaj nieopodal, była na tym kierunku moim.
i tam tych posterunków było 8 na rogatkach miasta dookoła. I akurat jak Niemcy podjeżdżali z tamtej strony, to odparliśmy ten atak i właśnie na, w miejscowości Wenecja w odwecie zostało spalone 23 domy. I to były pierwsze ofiary na naszym terenie II wojny światowej, które właśnie zginęły. Natomiast już kilka dni później, było 10, Niemcy opanowali zakłady starachowickie, starachowicką fabrykę zbrojeniową. Natomiast w Kielcach już byli bodajże 5, a 10, czyli w tym samym czasie, kiedy Niemcy opanowywali Starachowice, Hitler już wizytował Kielce. A ze względu na, mówię, ze względu na nasze położenie, czyli centralny okręg przemysłowy, o którym mówiliśmy, byliśmy też ważnym ośrodkiem poprzez fabrykę zbrojeniową, tak? Dokładnie. Też gdzieś słyszałem, że Niemcy liczyli, że chyba uruchomią produkcję, czy nie wiem jak to było. Coś tak słyszałem, że będą mogli produkować dalej te armaty, które były podobno bardzo dobre. Żeby wejść do, że tak powiem, konfliktu zbrojnego, to jest wieloletnie przygotowanie. Czyli Niemcy nie weszli tak de facto tutaj do Starachowic zbrojnie, kinetycznie tak, ale mieli swoich agentów i oni wcześniej wiedzieli, że w Starachowicach jest zakład zbrojeniowy, który uzbraja całą Polskę. Przecież tu w Starachowicach wizytowali najwięksi dygnitarze państwowi naszą fabrykę, od generałów poprzez prezydenta Mościckiego. Dlatego obiektem strategicznym podczas II wojny światowej było wejście do Starachowic, do zakładu zbrojeniowego, jak również do Skarżyska, gdzie też również był zakład zbrojeniowy. I ten cel przez Niemców został osiągnięty, po czym produkcję zbrojeniową podczas II wojny światowej przejęli Niemcy i tutaj poprzez prace przymusowe Polacy pracowali na rzecz firmy Hermann Gering Werke i po prostu tworzyliśmy zbrojenie dla Niemców. Ugadł, a tu w międzyczasie, a tu zupa stygnie. Wojtek, nasz tester. Czyli kasza to taki typowy wojskowy. Wojskowy, jedzenie. Tak. Nasz cywil uwojskowiony. No. Jeszcze grochówka by się przydała. Z warzywami, proszę bardzo. Groszek, marchewka. No i jak? Myślę, że okej. Okay. Ale ciepłe, czy go... Powiem kilka słów, co się w tym zestawie znajduje. Jest tutaj słomka, jest cukier, jest cukierek, jest taki kopiko, który daje nam powera. Jest guma do rzucia, która, powiem wam szczerze, w sytuacji stresowej ona dobrze też działa na człowieka, bo człowiek nerwowo może właśnie taką gumę rzucić. Czyli wszystko pomyślane? Wszystko jest pomyślane, to nie ma nic przypadkowych rzeczy. I teraz na koniec najważniejsza rzecz. Jeżeli jesteśmy w takim miejscu, to wszystko zabieramy do tej torebki i zabieramy ze sobą. Dlaczego? No wiadomo, że chodzi o to, żeby śladów po sobie nie zostawiać. Nawet odgnieciona trawa przeciwnikowi da możliwość nas wykrycia. Nie łamiemy gałęzi. Jeżeli mamy jakieś odchody, to też po prostu je albo gdzieś zabieramy ze sobą, zakopujemy, wyrzucamy tak, żeby nie zostawić po sobie śladów nawet zapachowych. Na Zakładową pojedźmy tam obejrzeć ten schron. Słuchaj, jak to dziś wygląda. No, powiedziałeś, tu rozmawialiśmy o tym, jak Niemcy wkroczyli do Starachowic, mieli listy. Czy takie coś jest możliwe teraz, w dzisiejszych czasach? Takie listy, że kogoś poszukują, znajdują? Tak, to jest normalne, proceduralne działanie służb, gdzie wchodzi się na dany obszar i tak zwane osoby z listy subskrypcyjnej się aresztuje, zatrzymuje w pierwszej kolejności i myślę, że ty na takiej liście już jesteś. No ty na pewno. No ja tak myślisz? Tak. I trzeba mieć tą świadomość. I teraz każdy człowiek, który startuje na wójta, burmistrza, radnego, to też na tej liście będzie. Nie, ja to myślę, że przez inne moje działania tam jestem. Ty jesteś na działania pomocowe dla Ukrainy. No tutaj to jakbyśmy nie patrzyli. No znalazłem się nawet na liście rosyjskiej w tej chwili. Moje zdjęcie tam wisi do zidentyfikowania. No to właśnie o tym mówię. Ale myślę, że trzeba robić swoje, działać, nie? No tak, no to jak... Ty prowadzisz szkolenia, szkolisz ludzi, ratujesz ludzkie życie. No kiedyś to robiłem, dziś robię troszeczkę inne rzeczy, też dla obronności państwa i jeszcze czuję taką potrzebę i że jeszcze no,
państwo mnie wyszkoliło po to, żebym jednak, pomimo że już jestem w stanie spoczynku, żebym dalej działał. Przejeżdżamy właśnie koło torów. No tory też to jest pewne zagrożenie, tak? To znaczy są takie miejsca newralgiczne w razie konfliktu i ja będę też mówił o tym, co już było. Natomiast podczas II wojny światowej, zanim niemieckie wojska wkroczyły, to na początku 1 września były naloty bombowe i właśnie wtedy nasze działa wystawione na Majówce, wystawione tam koło sądu dzisiejszego, wystawione na osiedlu Trzech Krzyży, strzelały do tych statków powietrznych, które właśnie w okolicach Wielkiego Pieca bombardowały tory kolejowe. Czyli dzisiaj prawdopodobnie byłaby podobna sytuacja, gdzie takim punktem przemarszu, przewożenia wojsk no są tory kolejowe. Tak? Już podczas I wojny światowej Austriacy odkryli, że dzięki temu mogą mieć przewagę i do dzisiaj się nic nie zmieniło. No taką też ciekawostkę podam z mojego doświadczenia, co się dzieje na przykład na Ukrainie. Co Rosjanie robią? No wiadomo, tory to jest podstawa, nie? Dużo ludzi się pytało, dlaczego tory nie są zbombardowane. Tak, są bombardowane, ale co się dzieje, co Rosjanie robią, to jest pierwszy nalot, jest zniszczenie, czy tam powiedzmy jakiś generator, czy przekaźnik prądowy. Czekają, kiedy przyjadą ekipy naprawcze i wtedy następuje zaraz drugi nalot, bo wiadomo, jak się pozbędziemy ludzi, którzy znają tą literaturę, potrafią naprawić, to jest, istnieje możliwość, że taka awaria potrwa długo dłużej. No dokładnie i to jest właśnie takie strategiczne myślenie, tak? Czyli to Rosjanie są, no, ja tutaj akurat upatruję, że to są, no nie można ich lekceważyć w żaden sposób. Oni mają matematyczne, analityczne podejście do wielu spraw, potrafią akcje przygotowywać na 5, na 10 lat do przodu. Tak, dokładnie. Wiecie, niektórym ludziom, wiesz, takie panuje przekonanie, tak, że oni rakiety wysyłają i tam wsadzają części do pralki. Nieprawda to jest. Rosjanie mają doskonale, są wyposażeni. To nie jest już ta armia, co była wcześniej. Rosjanie historycznie zawsze też to widać. Tutaj jesteśmy po prawej stronie, gdzie mamy dom taki historyczny, gdzie się spotykali nasi żołnierze. Komendant Jurzeckiego obwodu Baszta. Tak. Zastrzelony przez gestapo na torach kolejowych, czyli tutaj gdzieś blisko, tak? No chyba tak. Znać swoją historię, swojego regionu z Polski to jest podstawa, bo historia lubi się powtarzać, to jest raz, a dwa, nie możemy zabijać swojej tożsamości. I mówienie, że jestem Europejczykiem, dokładnie. Nie, jestem Polakiem. I tu właśnie chciałem się zadać pytanie, bo to mnie trapi trochę. Ograniczenie liczby godzin historii w szkole. Głupota. No niestety, ja uważam, że historia jest podstawą programową. Ona powinna być połączona. Ja tak miałem w liceum, jeszcze w takich dobrych czasach się uczyłem, gdzie język polski był połączony z historią. Czyli wtedy, kiedy omawialiśmy dany okres historycznie, omawialiśmy też i jako literatura. Ponieważ w literaturze polskiej historia ciągle się przejawia. Najlepszy, mój najfajniejszy okres, no to jest okres właśnie wojny, gdzie jest opisana w literaturze cała historia Polski też. Wojtek, jakie twoje zdanie jest? No zdecydowanie historii z szkoły bym nie wyprowadzał. Nie ograniczałbym ani o jedną minutę, bo tutaj jednak możemy się dowiedzieć, jak świat funkcjonuje. Mamy świetne narzędzie do analizy i do uczenia się, co się dzieje wokół nas, kim i z kim możemy współpracować. Wracając tutaj na przykład do armii rosyjskiej. W lewo. Tu? Dalej. Tu mamy strzelnicę. No do armii rosyjskiej, tak jak wspominałeś. Armia rosyjska czy radziecka wcześniej, czy jeszcze wracając do czasów wojen napoleońskich. Na początku nigdy im świetnie nie idzie. Oni mają taki moment kryzysu, taki jaki mieli na Ukrainie, ale oni po tym kryzysie świetnie się odbudowują i wchodzą na zupełnie inny level. I obawiam się, że ta armia rosyjska teraz będzie tylko coraz mocniejsza, tak samo jak w 1942 roku, kiedy się już otrząsnęła po tym
pierwszym ciosie otrzymanym od Wehrmachtu, potrafiła przestawić całą gospodarkę, przenieść cały przemysł za Ural i skupić się w 100% na produkcji militarnej i dostosowaniu całego aparatu państwowego do działania na rzecz armii. I myślę, że to na pewno się nie zmieni i najbliższa dekada to będzie zbrojenie się dalsze przez Rosję i to jest kwestia góra 10 lat, kiedy faktycznie możemy mieć znowu styczność z wojną na naszych ziemiach. Nie wiem, czy zgadzasz się z moją opinią na ten temat. Tak, no dziś produkcja w Rosji zbrojeniowa to jest 70% działalności. Natomiast odtworzenie zdolności bojowych już dziś mają dosyć wysokie. Był moment, kiedy można było ich rzeczywiście dobić, kiedy mieli ten kryzys. No wtedy, aby drabina eskalacyjna, Amerykanie się moim zdaniem bali podwyższyć. To była zasada kroplówki. Tak. Nie zastrzyku, tylko tak dawali, nie tak, żeby nie było większej eskalacji, tak? Tak. Bo obawiano się tutaj na prawo o to, że jednak Rosjanie mają tą bombę atomową. Natomiast nie użyją jej z uwagi na to, że Chiny na to nie pozwolą. I tutaj dlaczego jest nasze położenie takie ważne? Ponieważ jesteśmy na zderzeniu dwóch płaszczyzn, tak zwanej Euroazji, bo nie jesteśmy Europą. Byliśmy kiedyś Euroazją i zderzenie jesteśmy jak zderzak w samochodzie pomiędzy tym wschodem Euroazji a zachodem Europy i to jest konflikt tych interesów. Są tak zwane przepływy strategiczne, czyli przepływ towarów z Chin do Europy, a my jesteśmy tym szlakiem bursztynowym. Dokładnie. I ty mówisz też zderzenie kultur. Moje zdanie takie jest to, co Niemcy chcieli zrobić z Rosją na zasadzie wprowadzenia jakichś tam górnolotnych, demokratycznych idei. Nie, światem rządzi pieniądz, gospodarka. No i to jest bardzo ważna rzecz, którą powiedziałeś, ponieważ wojny zaczynają politycy, wygrywa się je gospodarczo, poprzez również też potencjał i kończą wojny politycy. Dokładnie. Niestety na wojnie najbardziej pokrzywdzeni są cywile, którzy na przykład zostają. I taka sytuacja miała okres II wojny światowej, gdzie Kielce zostały zdobyte już 5 września, ponieważ rozkazem zostały wyprowadzone z Kielc. Czyli de facto dwie jednostki artylerii i piechoty nie broniły Kielc. Natomiast w Starachowicach również nie było ani jednego żołnierza, proszę Państwa. Tylko to byli ludzie z obrony cywilnej. To trzeba zaznaczyć. Dlatego trzeba odrobić lekcje. I tutaj w Starachowicach, moim zdaniem, powinny stacjonować jednostki wojskowe. Dziś jesteśmy na terytorium... Był taki projekt podobno, tak? No i bardzo żałuję, że nie został, jakby to powiedzieć, wprowadzony w życie. Dzisiaj jesteśmy na terenie strefy ekonomicznej. Kiedyś tutaj była fabryka samochodów ciężarowych Star, po mojej prawej stronie. Tu stały ciężarówki wojskowe. Nazwa nie bez kozery i wiadomo, od razu mówi przeznaczenie. Natomiast jedziemy w kierunku zakładu zbrojeniowego, który tu był w okresie tak zwanego międzywojnia, gdzie robiliśmy wiele odmian armat na licencji Boforsa, ale przede wszystkim był rozwój inżynierii, bo to ma na tym polegać, że nie tylko mamy produkować z licencji, ale też musimy mieć rozwój naukowy, badawczy. I pojedziemy do miejsca na prawo, tutaj skręcimy do pierwszych budynków, gdzie znajdowała się tu w prawo fabryka broni i amunicji w Starachowicach. A mianowicie jeszcze dojedziemy do miejsca, gdzie już gdy Niemcy przejęli ten zakład, ona wprost nas jest też za budynek. Główny budynek. Tutaj w lewo skręcimy. Natomiast pierwsze, najstarsze budynki są po tej części, gdzie za chwilę będziemy. I będzie dlaczego trzeba znać historię? Dlatego, że historia nie jest łatwa, jest ciężka, skomplikowana, w prawo. Jest czasami bolesna. I to, co teraz za chwilę powiem, chciałbym, żeby było odebrane w dobrym kontekście i żebym był zrozumiany tutaj w lewo. Przede mną mamy warsztaty kiedyś szkolne, a jeszcze wcześniej
tutaj były zakłady zbrojeniowe. Kawał historii. Ale tutaj, w tym miejscu była tak zwana miejsce stróżówki, gdzie ukraińscy żołnierze pilnowali polskich robotników. Polskich robotników, współpracując z Niemcami. I gdy Szary zaatakował, bo dwa razy atakował właśnie zakłady zbrojeniowe, które doskonale były chronione, to tutaj tymi drzwiami byli zabijani, weszli tutaj Szary, to być może tą klamkę dotykał i ci żołnierze weszli na tą halę i tu leżały ciała siedmiu pomordowanych nożami, bagnetami, bez użycia broni Ukraińców, którzy zginęli. Natomiast dwa dni później Ukraińcy weszli na stołówkę i bez jakiegokolwiek zdania, pytania zaczęli strzelać do Polaków, którzy na tej stołówce jedli. Zabili jedną kobietę, a reszta ludzi zdążyła uciec. Taka jest historia. Ja mówię o faktach. Czy to byli, nie wiem, Własowcy, czy jakieś inne oddziały? To byli Własowcy. I dlatego trzeba znać historię i tłumaczyć tą historię, aby dojść do wspólnego porozumienia. Aby więcej takie rzeczy nie miały miejsca. Tak, trzeba się uczyć historii, uczyć się na błędach i wyciągać wnioski. A tak mówiliśmy o artylerii. Wiesz, jaki jest w tej chwili stosunek, jeżeli chodzi o obstrzał na froncie wschodnim? Nie. 70 do 30, czyli na 7 wystrzałów rosyjskich są 3 ukraińskie. Ze względu na braki amunicji. No niestety, no ciężko sobie to wyobrazić, ale co by było, gdyby, nie wiem, tam słyszałem, że 2000 rakiet spadło na przykład na Ukrainę w jakimś tam czasie. No to wyobraźmy sobie, co to znaczy. Ogólnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie obrony, no to to jest, trzeba brać wszystko pod uwagę. To jak Starachowice są też położone, że są lasy dookoła. Dzisiaj jest jakaś masowa wycinka. Ja nie wiem, czy ja mam tylko takie złudzenie, czy wy też tego nosicie. No jest złudzenie niestety. Słuchajcie, nie tylko ekologia, ale przede wszystkim również wartości takie, ponieważ zakład powstał tutaj, ponieważ był ciężko dostępny z zewnątrz. Lasy okalające Starachowice były też paliwem też do wielkich pieców. Później jak już było na koks, to wiadomo, że były tartaki. Ale przede wszystkim można zatrzymać, skanalizować atak, bo wojska nie wejdą do lasu, no bo ciężko, czyli skanalizować ten atak, żeby wojska nie mogły się rozwinąć i na przykład robi się tak zwane wycinkę drzewa, czyli zakłada się ładunki wybuchowe i to drzewo spada, które jest nie do końca przycięte. Jest bardzo ciężko to drzewo usunąć, dużo czasu z tym schodzi. Także można taką taktykę zastosować. Czyli bojowe wozy, piechoty, czołgi tak. Są bezużyteczne w takim bezużyteczne. Przypadku. U nas teren dookoła Starachowic też jest bagnisty, grząski, także też nie jest łatwy. No dzisiaj na przykład ta ulica Gliniana, no stąd ma nazwę, że tam jest pełno gliny. My na tej glinie jesteśmy cały czas. Tutaj po lewej stronie mamy kościół, który w okresie PRL-u był zbudowany i tylko wyłącznie za zgodą, że jest tak zwanym miejscem kultury. Tak? Nie, tutaj jest przeznaczony w okresie wojny do tego, żeby było masowe osoby, które nie żyją, żeby tutaj były przetrzymywane. Tak. Dlatego jest taka wielka hala, że tak powiem, 46. Jest nawet nie taka pierwsza pojemność. Duża pojemność. I skręcimy pierwszy obiekt, jaki powstał, to tutaj jest ciepłownia, to jest najstarszy budynek zakładów i to są te wszystkie hale, bo po naszej prawej stronie to są pierwsze hale zakładów zbrojeniowych, a później po wojnie zakłady, gdzie pierwsze samochody ciężarowe stare schodziły. I również ciekawostka, że po wojnie Star odbudowywał, na prawo, był potrzebny do odbudowywania kraju, ale przede wszystkim był potrzebny również jako ciągi artyleryjski. Dlatego zrobiono Stara na zasadzie gąsienicy i on miał ciągać te działa, a później wprowadzono Stara 66, a na bazie niego w 73 powstał Star 266, już typowo wojskowy, doskonały i uważam, że do dziś... Doskonała produkcja. Tak. Po prawej stronie mamy tu, w tym miejscu, pod tym budynkiem schron. Zresztą widzimy tutaj, jak widzicie, ten nasyp. Jest to schron zrobiony w latach prawdopodobnie 70.
właśnie dlatego, że była tu produkcja wojskowa samochodów ciężarowych starych. Na terenie tej fabryki również była jednostka wojskowa normalnie ze swoim numerem, dlatego, że tu była produkcja samochodów ciężarowych star. Tak, pamiętam, wiesz, jak chodziłem tutaj do techniku, mieliśmy praktyki, to były dwa pasy, jeden był cywilny, drugi wojskowy. Dokładnie, na tym pasie jednym pracowałem. W lewo, jako uczeń. Natomiast mało kto jeszcze wie, bo ludzie się zastanawiali, dlaczego jest przerost maszyn, dlaczego te maszyny ciągle trzeba utrzymywać, pomimo, że nie pracują. Ponieważ można bardzo było szybko przestawić produkcję samochodów na produkcję zbrojeniową. Uważaj. I dlatego mieliśmy przerost maszyn. Natomiast teraz pojedziemy do miejsca w skałach, gdzie jest awaryjne wyjście z tego schronu, który się znajduje w tamtym miejscu. Przynajmniej taką legendę słyszałem. I warto byłoby to kiedyś sprawdzić, bo ja osobiście nie mam takich możliwości. Może ktoś ma, to z kamerą tam pójdziemy, może ktoś nas zabierze. Jesteśmy na Majówce, właśnie w tym miejscu w 1939 roku. Tutaj są jeszcze podpory po działach Boforsa, gdzie był jeden z 8 posterunków wyznaczonych do KA Starachowic. I chcę zaznaczyć, że nie byli to żołnierze zawodowi, tylko byli to ochotnicy obrony cywilnej, pracownicy zakładów zbrojeniowych, którzy w tym te posterunki zabezpieczali. I z tych oto miejsc 1 września były ostrzały nad strachowickim niebem samolotów, które leciały. Natomiast 6 września, czy tam 5 września, 6 września na rogatkach miasta zniszczono niemiecki wóz bojowy, który potem ściągnięto na teren zakładów strachowickich. Natomiast już 8 września wszystkie posterunki zostały zwinięte i zostały przeformowane do Iłży, gdzie tam właśnie odbyła się wielka potyczka z Niemcami. Zresztą chcę zaznaczyć, że geografii naszego miasta czy topografii naszego miasta nie zmienimy i te fronty będą nadal szły tymi drogami. Czyli Iłża, kierunek Iłży, kierunek, z którego wojska przyjechały, to od Ostrowca poprzez Bodzentyn, Jędrzejów, tamtędy szedł ciąg niemieckich wojsk. Dlaczego mówię o niemieckich wojskach? No dlatego, że trzeba się wzorować na jakichś algorytmach, przeanalizować to. Najlepiej byłoby jakieś prace badawcze na ten temat zacząć robić, symulacje, gry wojenne. No tym powinniśmy się również zająć. Tutaj mamy przykład, też jesteśmy cały czas na osiedlu Majówka, zabudowy z lat 50., gdzie w ten sposób właśnie myślano, aby zbudować budynki o charakterze obronnym. I tutaj mamy taką namiastkę tego, co jest w Skarżysku. W Skarżysku mamy cały fort, który jest stworzony do obrony. Pod tym fortem jest sieć schronów również ze sobą połączonych, mają własną centralę telefoniczną, własne ujęcie wody, które było zamaskowane pod fontanną. Natomiast tutaj mamy namiastkę tego, czyli mamy budynki, zobaczcie, z dachem strzelistym, żeby bomby zapalające spadały. Te małe okienka to są otwory obserwacyjne i strzelnicze, natomiast punktem obserwacyjnym jest ta budka tam na górze, gdzie dzisiaj są telefony. Kiedyś tego nie było. Tam po II wojnie światowej milicji obywatelskiej funkcjonariusz siedział, obserwował, miał stałą łączność telefoniczną z komendą. No dziś może to się wydać śmieszne, no ale wcześniej takie były procedury. Możemy kiedyś do tego wrócić. Nie, no myślę, że dzisiaj właśnie obserwacja jest podstawą, czyli powinniśmy mieć jakiś już na miarę dzisiejszych czasów złożony system obserwacyjny oraz obronę przeciwlotniczą. To, co tutaj też widzimy, w tamtym czasie okresu wojny były działa, a dziś no może byłaby to jakaś lepsza z pewnością obrona, tak? Widzimy jakieś odłamki, gdzie był kamieniołom i była przymusowa praca wykonywana przez ludzi, przez Polaków, przez Żydów. Tutaj widzicie te odłamki, prawdopodobnie po kulach. Ludzi ustawiano tutaj pod ścianą i z tego, co wyczytałem w książkach pana Józefa Kowalskiego, opisujące
te czasy, to tutaj około 5 osób dziennie zostało rozstrzeliwanych. Powyżej było getto, taki obóz pracy również, tam na tej polanie, gdzie stały te działa, co wam pokazywałem. No i tak wygląda wojna. Wojna nie ma żadnych zasad. Wojna nie ma... Rosjanie złamali wszystkie konwencje, jakie możliwe. Nie miejmy złudzeń. Tak, mówiłeś o szpitalu, że szpital też był celem. Tak, szpital też byłby celem i pomimo, że to zabraniają przepisy, to pierwsze co, to po prostu likwiduje się taki szpital, żeby po prostu żołnierzy nie można było tam z powrotem powracać nie mogli powracać do walki. Na przykład jeżeli chodzi o bomby, no to nie chodzi też o to, aby zniszczyć kogoś całkowicie. Nie, wystarczy, że mu nogę oberwie, a on jest potem jeszcze problemem, bo go trzeba ewakuować z pola walki. No takimi, jakby to powiedzieć, metodami się rządzi wojna. Też wam powiem, że paramedycy czy medycy na wojnie tam na Ukrainie są celem, ponieważ oni ratują życie. Wystarczy zabić jednego medyka, to nie udzieli pomocy kolejnym żołnierzom. Nawet szpital, który jest tam w odległości powiedzmy 10 km od strefy wojny, jest tak ukryty, żeby nikt nie wiedział, że tam jest szpital. Tam nie ma żadnych okien. Wszystkie samochody stoją w innym miejscu. Nawet mój samochód, który był kiedyś żółty, musieliśmy przemalować na zielony, tak żeby nikt nie pomyślał, że to jest jakaś karetka pogotowia. Na koniec tej rozmowy troszeczkę zrobiliśmy taki rys historyczny, ale też nie chciałem opowiadać o realnych zagrożeniach i wskazywać celów, które są w Starachowicach, bo to nie na tym miała rzecz polegać. Mianowicie chodzi o to, aby nasza mentalność się zmieniła. Nie chcesz wojny, to bądź gotowy do wojny. Przygotuj się do tego. I tyle, co mogę powiedzieć ze swojej strony. Nie chodzi o to, żebyśmy się bali, tylko chodzi o to, żebyśmy byli świadomi. Świadomi i gotowi. Tak. Bo nigdy nie wiemy, kiedy to może nastąpić. Może to być za rok, za dwa, może nigdy za 5 lat, ale trzeba być gotowym. Dokładnie. Dziękuję za super wywiad. Ja dziękuję i chciałbym powiedzieć, że jesteś moim kandydatem na prezydenta miasta Starachowice. Dzięki.